Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Tomcio Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22, tym razem na serii drugiej. W dzisiejszym odcinku tutaj chciałbym się zająć opryskiem pszenicy na chwasta. Jak widzieliście, poprzedni odcinek, kto oglądał, ten wie, że zakupiłem opryskiwacz i rozsiewacz do nawozu. Tak się złożyło, że na obydwu seriach robię akcję oprysk. W poprzednim odcinku już zacząłem, tam rzepaki bodajże, rzepak pryskałem, również na chwasta. Dzisiaj tutaj także te same akcje na dwóch różnych seriach pod rząd. Ale tutaj nie mam aż tyle upraw, tyle pól do pryskania, także tylko myślę ten jeden odcineczek oprysków. Kolejny odcinek będzie już na pewno z czegoś innego, tego tu będę ogarniał, na tej serii oczywiście. Być może tu dopiero będą dwa następne. Póki co widzowie, nie mam aż tylu prac co na serii pierwszej. Mam mniej rozwiniętą gospodarkę. Ale czasem myślę, że tu i tu to jakoś ogarnę, porozwijam. I to może troszkę mozolnie idzie, to co, nie gniewajcie się widzowie. Aczkolwiek tu na start tej gospodarstwo, kto ogląda tą serię od, można powiedzieć, początku, wie, że tutaj praktycznie stawiałem od zera, stawiam, rozwijam. Także tutaj też miałem inne fundusze na start. Więcej trochę kasy, sporo więcej kasy. I na sporo więcej sobie mogę teraz pozwolić na samym początku. Więc to też może inaczej wyglądać, ale myślę, że za niedługo tamtą gospę na tamtej serii pchnę nieco do przodu, nieco rozwinę. Może nawet się w niedługim czasie tam, jak i tam, tak i kilka nowych akcji pojawi. Także widzowie, no cóż,
Tutaj teraz tak widzę w sumie Co? tymi opryskami na tej na dzisiejszym odcinku na tej serii powinienem się naprawdę bardzo szybko uwinąć. Już mi wiele nie zostało. Właśnie teraz został mi przejazd. Ale być może jeszcze tutaj się po szybkości ogarnie, żeby nie było aż tak bardzo króciutkiego odcinka. Praktycznie koniec mam. 7 minut. Na razie wiecie co? Patrzmy sobie. Chowam sobie tutaj. Podjadę sobie porozsiewacz, który kupiłem na poprzednim roku. Też sobie go przywiozę. Jeszcze sobie dokupię tutaj nawóz. Te 3 worki widzowie. Ale to mi też na jakiś czas tutaj wystarczy, nawet przy założeniu, że zwiększę sobie tutaj areał, czyli dokupię pole kolejne.
Jaki mam plan? Ale widzowie, że Roxima dęba staje, czyli gdzie trzeba nawozić porterom albo zakupić. Obciążyć ciepło. O! Tyle to już się. Puściłem go do pera, do ziemi praktycznie. Tak sobie teraz myślę. Ceny 510. Mnie by interesowało to pole. Jedno z trzech. Wiecie co, pomyślę i na wiosnę może coś zdecyduję, ale dzisiejszy odcinek już niestety kończę. Więc co, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Zapraszam również na Discorda kanału, na stronkę na Facebooku kanału. Także co, na razie, cześć, trzymajcie się, hej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.